Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Cześć kochani, z tej strony Madzia, witam Was serdecznie w nowym filmie. Przyszły dzisiaj do mnie w końcu moje nowe koszulki, koszulki, w których będę nagrywała przeważnie live'y. Będę w nich na live'ach i są to koszulki z Sailor Moon, ale nie tylko, dzisiaj Wam je pokażę. Zaraz zrobimy takie krótkie mierzymy, chcę Wam pokazać jakie to są grafiki i powiem gdzie je zamówiłam, ile kosztowały i tak dalej, więc zapraszam na film. Koszulka numer 1. Wybaczcie, że tak mrużę oczy, ale stoję przy oknie. Mimo zasłony słońce strasznie świeci. Chciałam nagrać po prostu w świetle dnia, żeby lepiej było widać kolory niż przy lampie, ale za to ja teraz nic nie widzę. No trudno, będę musiała to jakoś wytrzymać. Koszulka numer 1. To jest właśnie Rey i Kylo. Bardzo mi się właśnie podoba to, jak ona się tutaj układa. Nie rozciąga się, nie psuje się grafika, bo właśnie kiedy miałam jeszcze mniejsze te t-shirty, to ta grafika się rozjeżdżała przez mój biust. Tutaj wygląda naprawdę fajnie. Ona jeszcze się rozejdzie, ta koszulka, ale wydaje mi się, że jest ok. Podobały mi się kolory. Jakbym odsłoniła, to będzie to lepiej widać, ale ja nic już wtedy nie widzę. Pokażę Wam zaraz z innej perspektywy. Ściągnę i położę na łóżku, wtedy będzie lepiej widać. Bardzo mi się podoba, naprawdę. I te kolorki, no właśnie na tym mi zależało, żeby mieć coś, co mogę ubrać szybko do vlogów. Nie muszę zastanawiać się, jaką sukienkę czy bluzkę ubrać, tylko mam t-shirt i wtedy od razu czuję się gotowa do nagrywania. Zaraz pokażę dwie pozostałe. Koszulka numer 2 i tutaj mam samą Usagi. Tutaj mam samą Usagi i też wygląda tak cute. Strasznie mi się podoba to, że ona naprawdę, ta grafika się nie rozjeżdża, ona jest taka trwała, jest taka porządna i taka soczysta, kolorowa. Te kolory niech są rozmyte. Bardzo mi się to podoba. Widać, że to jest naprawdę dobry druk, dobry nadruk. Nie wiem, jak oni to robią, ale jest to porządne. Bardzo mi się podoba. Jak będę na live'ach, to ja przeważnie kamerę mam wyżej, więc będziecie ją widzieć. Na tym mi najbardziej zależało. Dlatego też, kiedy robiłam tę grafikę, ustawiałam na koszulce, to chciałam, żeby była jak najwyżej, żeby była wysoko, żeby jej buzia była w kadrze, w kamerze. Nie wiem, czy Wam się podoba, za chwilę ją pokażę w całości. I trzecia koszulka, ostatnia, też z Sailor Moon. I mamy tutaj Usagi, mamy tutaj broszkę i mamy tutaj Chibiusę. Naprawdę mi się podoba, chociaż właśnie przez to, że ta grafika była w mniejszej rozdzielczości, to ta Usagi i Chibiusa są leciutko tak jakby zamglone, leciutko, nie wiem czy to widać. Za to broszka jest bardzo wyraźna, bo by miała większą rozdzielczość. Dlatego jeżeli chcecie sobie grafiki jakieś dać, to pamiętajcie, że one muszą mieć bardzo dobrą rozdzielczość. To nie może być, nie wiem, 900x500, tylko najlepiej 1000, 2000, 3000 rozdzielczości megapikseli, bo inaczej będzie po prostu pikseloza. To jeszcze jest ok, jeszcze nie ma tragedii, ale no nie znalazłam niestety w lepszej jakości, też nie udało mi się mimo wszystko lepszej jakości uzyskać. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że mimo wszystko jest ok i też na pewno będę w niej nagrywać. No i tak się właśnie prezentują. Tutaj jest Usagi i Chibiusa. Lepiej je widać, kiedy mam kamerę z tej strony. Tutaj jest broszka. To jest pierwsza koszulka. Tutaj jest druga koszulka. Jest sama Usagi. A tutaj jest Kylo i Rey. Bardzo fajna jakość. Bardzo fajnie wyglądają. Mam nadzieję, że szybko się nie spierze grafika. Ja też, wiecie, nie będę ich brała co chwilę, bo nie będę ich nosiła na co dzień. Tylko właśnie do vlogów. Więc myślę, że posłużą mi przez dłuższy czas. Zamówiłam je na stronie Tedruk. Podlinkuję Wam ją w opisie. I tam możecie dodawać grafiki. I kosztowały mnie te trzy koszulki 140 zł razem z dowozem, bo ja też płacę przy odbiorze, więc każda koszulka około tam 4, nie więcej,
około 50 zł. Około 50 zł, niecałe, no 40 zł z hakiem. I polecam, polecam tę stronę. Jeszcze mnie nie zawiodła, naprawdę. Teraz czekałam trochę dłużej, bo były święta i potem był Nowy Rok. Ja zamówiłam 22 grudnia, a przyszły mi wczoraj, czyli 8. Wczoraj był 9 albo 8 stycznia do mnie przyszły, ale tylko dlatego, że były święta. A 2 lata temu, kiedy zamawiałam, przyszły mi już chyba po tygodniu, więc naprawdę szybciutko. I tak się właśnie prezentują. Bardzo, bardzo mi się podobają. Jestem z nich bardzo zadowolona. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Napiszcie, która najbardziej. Gdybym miała wybrać, to chyba usagi w środku mi się najbardziej podoba. Wszystkie mi się podobają, ale usa chyba najbardziej. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!